Dzięki za zaproszenie. Ja takiej magii, takiej dynamiki jak Rafał na pewno wam nie zaprezentuję. Nie ma takiego busa po prostu. To jest ciekawy pojazd. Mam ciekawy pojazd, ale o nim mogę długo opowiadać i on nie nadaje się do tak fajnych rzeczy. Okej. To tak, na początku chciałem podziękować Marcinowi, Markowi i Piotrkowi, że dopuścił mnie na scenę na koniec, bo wiem, że macie już dość i wszyscy chcą przejść do tej ważniejszej części, czyli do networkingu. Ja wam powiem krótko o tym, co my robimy. Mówię, organizujemy konferencję, bo to nie jestem ja sam i za chwilę do tego przejdę. My robimy od w sumie prawie 10 lat szereg technologicznych imprez w Krakowie. Nie wiem, czy słyszeliście o nich, ale jest ich sporo. Od kilku lat robimy bardziej międzynarodowe imprezy technologiczne, a od 4 lat zaczynamy się trochę przytulać do środowiska startupowego, żeby złapać waszą energię głównie. I powiem szczerze, nam się trochę udaje. Znaczy, robimy Confidence'a, za chwilę powiem, kto za niego odpowiada, robimy JDD, konferencję o Javie, robimy Pelonora, konferencję o sieciach, bardzo techniczne, for developers, dla programistów. Robimy dzięki współpracy z Allegro Innovation, która jest takim e-commerce, startup, innowacje, imprezą w Poznaniu. Robimy Bitspiration, które będzie miało drugą edycję w Krakowie. Zakładam, że będzie fajne wydarzenie. Mateusz trochę o tym powiedział, że chcemy, żeby jakby było szerzej, było bardziej ze współpracą i żeby było lepiej. Robimy nowy event Atmosphere i robimy od 2 lat Startup Weekend. Znaczy robimy, nie mamy do tego prawa, ale jako, że zrobiliśmy pierwsze, to potem jakieś następne przyszło i no i są, tak? To są takie imprezy, które na pewno znacie. Powiedziałem, że organizujemy, bo tak naprawdę ja to tylko i wyłącznie daję mały element do tej imprezy. I to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za te eventy. Oni więcej wiedzą niż ja naprawdę, jeżeli chodzi o te imprezy. I oni są tutaj gdzieś. Tam jest Kuba i część naszego zespołu. Druga część jest przy barze. To jest ulubione miejsce osób po konferencjach. I generalnie, jeżeli chcecie się dowiedzieć odnośnie imprez, to ich łapcie. Na przykład, warto dzisiaj złapać Marka Nowaka, bo ma urodziny. Także on dzisiaj stawia. Myślę, że 100 lat niepotrzebne, ale generalnie jak go złapiecie, to na pewno jest chętny. Marek, ja za to zapłacę. Spoko. I teraz słuchajcie, przechodząc do meritum. Czym są dla mnie konferencje, jak ja je odbieram od tych 10 lat? Znaczy, często jest taka obiegowa jakby opinia, że konferencje to jest wystąpienie, my tu występujemy, opowiadamy, chcemy was do czegoś przekonwertować, czegoś was nauczyć, ale tak naprawdę w 7 minut to wam niewiele powiemy, w 45 minut również, być może zaszczepimy jakąś ideę, a tak naprawdę najważniejsze to jest to, co się tam dzieje przy barze. Marcin was ucisza, a ja wręcz przeciwnie, gadajcie i wlezie. Znaczy, ja jestem tylko od tego, żeby wam powiedzieć kilka rzeczy, ewentualnie prelegenci, którzy byli wcześniej, dużo ciekawie opowiadają o tych swoich pasjach. Dla nas konferencja, jak obserwujemy, to jest określona mechanika, określony biznes, bo my jesteśmy w sumie firmą albo jednostką, która robi eventy, czyli chcemy być takim parasolem. Chcemy robić imprezy, które znaczy są dla społeczności, chcemy pomóc wam ją tworzyć, ale niekoniecznie chcemy być w każdej społeczności mocno zakorzenieni. Znaczy chcemy występować, ale na pewno i tak z taką pasją, jak wy, nie stworzymy. Więc ogólnie imprezy według mnie to są głównie networking, a dodatkowo wykłady. Nieraz się spotykamy z takimi opiniami, że właśnie przeliczanie biletów na ilość butelek piwa, spotykamy się z opiniami, że to jest za drogie, za tanie, za daleko, za blisko, ale tak naprawdę na koniec dnia sami możecie tylko uzyskać wartość z ilości kontaktów, które pozyskacie i z dobrego wrażenia, które zrobicie na osobach, które spotkacie, które kiedyś w przyszłości wam mogą pomóc. Ja osobiście, gdybym nie spotkał 10 lat temu na konferencji fajnych ludzi, to pewnie bym w ogóle ich nie robił. Gdybym nie spotkał po drodze gdzieś Marka, Marcina, Rafała, Piotra i innych, to pewnie też bym się interesował startupami tak bardzo. Krzyśka z Warszawy, no masa ludzi. Tak naprawdę oni napędzają na nas, żebyśmy coś stworzyli. I teraz impreza, która was może interesować i jest najbliższa, to jest Bitspiration. My chcemy, żeby to było coś więcej niż konferencja. Chcielibyśmy, żeby to był festiwal, czyli tak naprawdę w tym momencie zapraszamy wszystkie inicjatywy, które tu się odbywały, żebyście się do nas przykryli. My chcemy dowieść prelegentów, chcemy dowieść uczestników, część na pewno, część pewnie za waszą pomocą, ale jeżeli zrobimy to, jak bardzo ładnie powiedział
na początku, już nie pamiętam kto, mówił o tym, że fajnie było, żeby miasto było takim Kraków rozpoznawanym, chyba ludzie z Hive'a, tak? Tak, ty mówiłeś. Rozpoznawalnym miejscem na świecie, to my chcemy pomóc. Chętnie się dołączymy, chcemy, żeby taki jakby znak się pojawił na mapie. I teraz chcielibyśmy, żeby to był nie tylko akcent lokalny Polski, chcemy, żeby to było właśnie bardziej europejskie, no i dołożymy wszelkich starań, żeby tak faktycznie było. Prelegenci w zeszłym roku byli, będą nowi, tutaj kilka nazwisk. Wydaje mi się, że będzie fajnie. Ja wiem, że znowu się pojawia temat, że kilku prelegentów było. No jeżdżą, zwykle prelegenci jeżdżą po konferencjach, zwykle się powtarzają. Tylko, że z mojego punktu widzenia, jeżeli mają coś wartościowego do przekazania, to fajnie, żeby się pojawili, żebyście mogli się wymienić kontaktami. Założyliśmy listę mailingową. Richard zrobił super sprawę z kalendarzem i my chętnie do niego dołączymy. Chętnie byśmy robili też inicjatywę równoległą, czyli taką konwencjonalną, tradycyjną listę mailingową, do której możecie wysyłać informacje o tym, co się dzieje. Będziemy tam umieszczać informacje o tym, co za chwilę się w Krakowie będzie działo, z tego co wiemy, ewentualnie w czym możemy pomóc. Zapraszamy do współpracy. I teraz na koniec tak naprawdę, bo nie chcę was trzymać, to jest kwestia, która mnie jakby od dłuższego czasu męczy. Lubię Dilberta. Nie wiem, kto z was lubi Dilberta? Fajnie. W każdym bądź razie chodzi o to, że tych eventów jest coraz więcej. To dobrze. Fajnie by było, żebyście się angażowali w różne rzeczy. My też staramy się pomóc. Próbujemy angażować miasto. Wiem, że są przedstawiciele miasta tutaj na sali, więc łapcie ich. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły, które chcecie z nimi robić, to zacznijcie z nimi rozmawiać, bo nie jest tak, jak Mateusz powiedział w Krakowie, że miasto jest... Mateusz powiedział o konkretnych kwotach i o kontrybuowaniu. Tego nie wiem. Znaczy, nie wiem, jakie są możliwości. Możecie brać tą jakby nauczkę z tego, co mówił Mateusz, jak rozmawiać z miastem, żeby było lepiej, ale są otwarci, oni chcą, tak? Czyli jakby my otworzyliśmy, zapukaliśmy, w te drzwi one są w miarę otwarte, jest wiele osób innych, które też pytało i cały czas tam kopie w te drzwi. W końcu je wyważymy. Ja wierzę w to, że wyważymy, jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast co jest ważne, słuchajcie, musicie ze sobą współpracować. To nie chodzi o to, żebyśmy, przynajmniej my tak zaczęliśmy robić, czyli my, osoby, które robią różne eventy, się wzajemnie staramy wspierać. Znaczy ja mam takie poczucie, dzięki temu jestem tutaj, że też część osób nas wspiera, ale wierzę mocno w to, że jakby musimy wszyscy razem współpracować i tu nie chodzi o to, że jest jeden, my jesteśmy jedyni, my chcemy być pierwsi, najważniejsi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu razem pokazali, że ten Kraków może jakoś fajnie wyglądać i odznaczy się na mapie Europy, świata. Kto powiedział, że tych imprez jest dużo? Marcin powiedział, że imprez jest dużo i dużo się dzieje. I to prawda, teraz w stosunku do lat poprzednich dużo się dzieje, tylko że jak popatrzymy znowu na porównanie Krakowa z tymi miastami czołowymi, to u nas się dzieje tych spotkań miesięcznie kilkanaście, super, a w San Francisco nie teraz się dzieje takich spotkań w ciągu miesiąca. No właśnie, coś koło chyba 7 tysięcy miesięcznie, nie? To jeszcze mamy długą drogę, a zaczynają mniej więcej tam 3 lata przed nami. Ja nie mówię, że mamy się wzorować na wszystkim, co oni robią. Nie musimy akurat dążyć, żeby było 7 tysięcy spotkań, bo pewnie nasza społeczność nie jest tak duża. Ale po prostu idźmy dalej za ciosem i róbmy tych spotkań więcej. Tyle właściwie z mojej strony. Czyli jakby ja was zachęcam do trzech rzeczy. Udzielajcie się w spotkaniach, bo spotkania to nie jest tylko i wyłącznie wykłady. Nie są tylko i wyłącznie wykłady. Druga rzecz, niezależnie od tego, kto ma w tym jaki cel, bo każdy ma w robieniu imprez jakiś cel. Jedna grupa społeczności po to, żeby szukać pracowników, współpracowników, pasjonatów. My po to, żeby robić konferencje. To jest nasze cel, robić platformę nad tym. To po prostu wzajemnie współpracujmy. I do tego was zachęcam. Dzięki. Thank you.